Słuchajcie, jak rozmawiać z osobą chorą na raka? Nie są to łatwe sytuacje, nie są to okoliczności, w których pewno chcielibyśmy się często znaleźć. Postaram się powiedzieć Wam, jak się znaleźć w takich okolicznościach. Nazywam się Renata Polak. Otóż tak naprawdę nikt nas nie uczył, jak mamy się zachować przy osobie chorej na raka. My tego nie wiemy, my się boimy takiej osoby. W momencie, kiedy słyszymy, że ktoś z naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, rodziny usłyszał diagnozę, od razu zmienia się sposób postrzegania tej osoby. My widzimy tę osobę tak, ona już jest na drodze śmierci. W społeczeństwie panuje przekonanie, że diagnoza rak to jest pewna śmierć. Nikt nie twierdzi, że raki nie są chorobami śmiertelnymi, ale to nie znaczy, że takie osoby muszą od razu umierać. A my mamy tendencję do grzebania takich osób, do już widzimy pogrzeb, już widzimy trumnę tej osoby, tak, on już naprawdę już jest bardzo chory, bardzo źle z nim. I co my robimy? My wśród swoich znajomych, bliskich rozmawiamy o tej osobie, mówimy, jak ich współczujemy, prawda, czujemy się jakoś, nie wiem, emocjonalnie tacy, no jesteśmy przybici, że tak się właśnie dzieje, natomiast nikt z nas nie wyciąga ręki do takiej osoby. My się boimy, my nie wiemy, co powiedzieć, my nie wiemy, jak się zachować. Nikt z nas nie ma żadnej szkoły, prawda? Ale czy nie można wykonać telefonu do rodziny, do męża, żony, takiej osoby, do siostry i tak dalej, do sąsiada i zapytać, czy byłoby miłe, czy byłoby to mile widziane, czy też nie byłoby problemu, gdybyście odwiedzili taką osobę? Wtedy na pewno będziecie wiedzieć, czy ma ochotę, czy nie ma ochoty. Jeśli już znajdziecie się w takiej sytuacji, teoretyzuję, w sąsiedztwie ktoś zapada na chorobę nowotworową, i my zamiast odwiedzić taką osobę, to my od niej stronimy. My nie przychodzimy z wizytą. Do tej pory byliśmy, a teraz się nie pojawiamy. Kolejna sytuacja. My się pojawimy, ale my się zachowujemy tak, jakbyśmy byli na stypie. Ludzie, przecież ta osoba, nie oczekujcie, że ona będzie prowadzić rozmowę. Nie oczekujcie, że ona was będzie zabawiać, że będzie wam umilać czas. Że ona przyjdziecie i ona tak od razu monolog poprowadzi, powie wam wszystko na temat swojej choroby, powie wam, jak się czuje. Nie. Może się okazać, że wam nie powie nic na ten temat. I nie oczekujcie tego, żeby wam mówiła. To wy jesteście konferencjerem. To wy prowadzicie tę rozmowę. To wy jej nadajecie ton. To wy macie tam pójść i sprawić, że taka osoba poczuje się chociaż na pół godziny lepiej, choć przez te pół godziny wyrwiecie ją z tej kapsuły, w której się znajduje, gdzie myśli tylko i wyłącznie o swoim życiu, chorobie, o przeszłości, o tym, że już w przyszłości nic nie zrobi, że już się jej nic nie uda, że już nic nie zrobi, analizuje, skąd się wzięła ta choroba, dlaczego ja, a może gdybym zrobił coś, to by nie było tak, albo gdybym zrobiła tak, to by nie było tak. Nie, to tak nie działa. To, mówię, to wy macie sprawić, żeby ta osoba po prostu przestała choć na moment myśleć o tym, co się dzieje z nią, z jej emocjami, z jej ciałem i z jej życiem. To wy macie wprowadzić miłą atmosferę. Teraz jak to zrobić? Jeśli na przykład, jeden z pomysłów to taki, jeśli wiecie, że ta osoba się interesuje na przykład wędkarstwem, ale wy do tej pory niby nie było to w sferze waszych zainteresowań, to sięgnijcie do internetu, tam wszystko jest. Zajrzyjcie na kilka rzeczy, żeby można było od czegoś zacząć, jakiś temat zapoczątkować i w ten sposób możecie wciągnąć ją do rozmowy o czymś innym, niekoniecznie o nowotworach, tak? Kolejna rzecz. Możecie również mówić o plotkach. Możecie obgadywać ludzi, możecie mówić o swoich dzieciach, o swojej rodzinie, o swoich sąsiadach, o tym, co się stało. Bo to są rzeczy, które mogą ich zainteresować. A to wszystko chodzi o to, żeby właśnie, żeby im przerwać ich tok myślenia, żeby przerwać ich permanentne myślenie o tylko o jednej rzeczy w tym momencie. Więc czy to będą rzeczy dotyczyły własnych, osobistych, waszych przeżyć, czy to będą plotki, czy to będą rzeczy o polityce, a powiedzmy ta osoba się interesuje polityką, to wszystko jest dobre. To wszystko jest dobre do osiągnięcia celu, do tego, aby taką osobę zatrzymać bieg jej myśli,
żeby ona przerwać ten bieg, żeby ona zajęła się chociaż na moment czymś innym. Bo pamiętajcie, ta osoba leży w łóżku na przykład i ona wdzięczy w nocy, jest noc, budzi się. Jak myślicie, ona nie myśli o tym, co jutro będzie robić. Nie myśli o tym, że pójdzie na imprezę. Nie myśli o tym, że za 3 dni ma wyjazd fajny albo ma spotkanie z koleżankami czy z kolegami. Nie. Ona myśli tylko o jednym. Na przykład mam następną chemię i jak znowu się będę po tym czuć. Dlatego tak jak mówię, to jest ważne, żebyście przerwali ich tok myślenia. Co przynieść? Myślę, że dobrze jest zapytać rodziny, bo jeśli taka osoba na przykład lubi ciasto, to upieczcie jakieś ciastka i zanieście, żeby ta osoba wiedziała, że to jest prosto z serca, że to dla niego w tym momencie, dla niej. Albo zróbcie świetną sałatkę. To wtedy wkładacie w to wasz czas, wasze serce, wasze myśli. Możecie przyrządzić świetną potrawę. Nie kupujcie książek, ani nie przynoście książek do czytania, bo nikt nie będzie chciał tych książek czytać. No przecież czy wy jak jesteście załamani na przykład, bo coś się złego stało, powiedzmy w pracy, czy macie ochotę na przykład sięgać wtedy do książki o, nie wiem, historycznej, czy na temat pracy, czy na temat czegoś innego? Nie. Nie, nie macie na to ochoty w ogóle. Jesteście zamknięci w swoich myślach. I tak samo właśnie dzieje się z taką osobą, z osobą chorą. Ona jest zamknięta w swoich myślach. Możecie jej powiedzieć, że słuchajcie, zobacz, mierz to krokami. Teraz masz jedną chemię, teraz za chwilę, po jakimś czasie masz, żeby drugą, żeby widać było, że jest światełko w tunelu, że przecież to nie całe życie, to się kiedyś kończy i wraca się do normalności. To nie jest tak, że to będzie trwało wiecznie. I wy musicie to tej osobie uświadomić. Nie oczekujcie, że ona wam opowie wszystko o swojej chorobie, bo jeśli nie będzie chciała mówić, jeśli jest osobą zamkniętą, to wam nie powie. Są osoby, które bardzo lubią opowiadać o swoich przeżyciach. Świetnie, wysłuchajcie ich. Mają taką potrzebę. Mają potrzebę wygadania się, opowiedzenia o tym, co przechodzą. Ale są też takie, które tego nie lubią. Więc nie oczekujcie, że przyjdziecie, usiądziecie i będziecie czekać, aż ta osoba będzie z wami, nawiąże z wami kontakt. To tak nie działa. To wy macie to zrobić. Zaoferuj się, że jeśli będzie potrzeba, to możesz ją gdzieś podwieźć na przykład. To jeśli będzie potrzeba, nie wiem, jeśli będzie chciała z tobą porozmawiać, zostaw swój numer telefonu, że zawsze może, przekona ją, że może na ciebie liczyć. Bo będzie to ta osoba i jej rodzina będą to bardzo pamiętać. To są ciężkie chwile, nie zapominajmy o tym. To są ciężkie chwile dla osoby chorej, jak też dla rodziny. Dlatego oni oczekują od nas wsparcia, a my im możemy go dać. Reasumując, pamiętajcie, to wy jesteście menadżerem w trakcie rozmowy z osobą chorą. To wy decydujecie, o czym rozmawiacie, w jakich tonacjach rozmawiacie, czy jest to miła rozmowa, czy to jest stypa. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i oglądania kolejnych filmików.